11 grudnia wspominamy błogosławionych Marcina od świętego Mikołaja i Melchiora od świętego Augustyna, męczenników. Marcin Lumbrera z Peralta urodził się 8 grudnia 1598 roku w Saragoście w Hiszpanii w katolickiej rodzinie szlacheckiej. Miał niespełna 20 lat, gdy wstąpił do zakonu ojców Augustianów Rekolektów w miejscowości Borja niedaleko Saragossy. Po 4 latach studiów i formacji wraz z innymi współbraćmi wypłynął na wyprawę misyjną do Manili na Filipinach. W drodze Marcin zatrzymał się w Meksyku i tam otrzymał święcenie kapłańskie. Podróż do Manili trwała prawie rok. Początkowo Marcin pracował jako zakrystianin, równocześnie uczył się języka. Później przez 8 lat był odpowiedzialny za formację młodych zakonników. Znany był z wielkiej czci do Matki Bożej. Jej figurkę przywiózł z Hiszpanii. Po 9 latach pracy w Manili Marcin poprosił o możliwość pracy misyjnej w Japonii. Dochodziły stamtąd wiadomości o wielkich prześladowaniach chrześcijan, a on pragnął zastąpić pomordowanych kapłanów. W sierpniu 1632 roku wraz z ojcem Melchiorem przybył do Japonii. Melchior Sanchez Perez urodził się w 1599 roku w Grenadzie. W wieku 10 lat stracił rodziców, a kilka lat później wstąpił do zakonu ojców Augustianów Rekolektów. W 1622 roku z grupą zakonników, wśród których był Mikołaj, udał się najpierw do Manili, gdzie pracował jako misjonarz, a następnie w sierpniu 1632 roku do Nagasaki. Właśnie tam razem z nim przybył Marcin od świętego Mikołaja. Mimo środków ostrożności, zakonnicy zostali ujawnieni jako katoliccy misjonarze i po przybyciu do Japonii musieli ukrywać się w górach. Tam spotkali dominikańskiego misjonarza, który również się ukrywał. Dzięki niemu nawiązali kontakt z pewną Chinką, chrześcijanką, która uczyła ich języka. Po pewnym czasie zakonnicy opuścili kryjówkę i rozpoczęli swoją pracę misyjną w Nagasaki. Jednak znowu, mimo zachowania środków ostrożności, 3 listopada zostali rozpoznani i aresztowani tylko dlatego, że byli katolickimi kapłanami. Ówczesny cesarz Japonii surowo prześladował wszystkich katolików. Marcina i Melchiora przetrzymywano w ciemnej celi. W końcu 10 grudnia przywiązano ich do kolumn i torturami usiłowano zmusić do wyparcia się wiary katolickiej, lecz oni nie ulegli. Ponieśli śmierć przez spalenie żywcem 11 grudnia 1632 roku. Ojciec Marcin miał 34 lata, a ojciec Melchior był od niego o rok młodszy. W homilii beatyfikacyjnej 26 marca 1989 roku papież, święty Jan Paweł II, mówił: zaiste doświadczenie krzyża jest warunkiem koniecznym nowego stworzenia. Świadczą o tym Marcin i Melchior, męczennicy zakonu Augustianów Rekolektów. Wyruszyli z Hiszpanii, by pomagać w szerzeniu Ewangelii na Wyspach Filipińskich. Pragnęli łagodzić cierpienia zagrożonych nowych społeczności chrześcijańskich. Dlatego też zdecydowali się udać do Japonii, gdzie na skutek represji chrześcijanie pozbawieni zostali swych pasterzy. Ich wysiłki były owocem ducha misyjnego i ewangelizacyjnego, który charakteryzował ówczesny kościół w Hiszpanii. Urodzeni w katolickich rodzinach porzucili wszystko i podążyli za Chrystusem. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez nauczanie błogosławionych męczenników Marcina i Melchiora, dobra nowina o Twoim Synu przeniknęła do serc wielu ludów. Pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem Twoich męczenników, umocnij te ludy w wierze. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.